ta codzienność jest rzeczywiście bardzo pracowita u nas wszystkich, nie tylko pracowników urzędu, ale też mieszkańców, zwłaszcza, że mamy wiosnę. Dzieciaki mamy w domu, one już nie wytrzymują. Rzeczywiście po tych 2 tygodniach czy 3 tygodniach kwarantanny wszystko wraca do normy, w sensie takim, że rzeczywiście jest nas spraw. One się same nie załatwiły, one same się, że tak powiem, nie rozpłynęły. To musi być dokończone, pewne sprawy, pewien tok inwestycji również przeprowadzony. W związku z tym czekamy na przypływ nowych środków, ale póki co dysponujemy tymi środkami, które mamy. Na chwilę obecną w naszym samorządzie realizujemy zarówno własne inwestycje, ale również inwestycje z powiatem. Jeśli chodzi o powiat, to zakończona droga w Utrówce. Piękny odcinek drogi łączący 2 gminy, inwestor główny powiat, wsparcie z funduszy europejskich. No i oczywiście samorządy Drelowa i Międrzeca partycypują w kosztach budowy tejże pięknej drogi. Drelów również 240 tysięcy to wkład, który zabezpieczyliśmy na potrzeby tejże inwestycji wspólnej dofinansowanej z funduszy europejskich. Poza tym powiat stara się jak może i to widać na naszych drogach, inwestuje w nasze drogi, w ich remonty, drogi powiatowe na naszym terenie. I powiat buduje, co przecież wiemy już właściwie na ukończeniu, piękny zakład opiekuńczo-leczniczy w Łuskach na bazie szkoły, którą samorząd kilka lat temu przekazał na rzecz powiatu z kierowaniem tego mienia na potrzeby szpitala w Międzycu Podlaskim. Piękna inwestycja, już niedługo oddana do użytku. A gmina Drelów to przede wszystkim w tym momencie kończąca termomodernizacja szkoły podstawowej, budynku szkoły podstawowej w Dołze. Wartość robót ponad 1 400 000 zł łącznie. Termomodernizacja, docieplenie, wymiana okien, remont czy właśnie wymiana instalacji wewnątrz budynku. Przyspieszyły prace z racji tego, że wakacje nam przyspieszyły. Pewnie już dzieciaki do szkoły nie wrócą, w związku z tym wykonawca miał możliwość rozwinięcia frontu robót inwestycyjnych i prawdopodobnie roboty zakończy wcześniej niż planowaliśmy wcześniej. Było to na wrzesień, październik. Na chwilę obecną myślę, że w okolicach czerwca roboty zostaną zakończone. Zakończona też została rozbudowa domu ludowego w Żerocinie za znaczną ponad 1 000 000 zł kwotę. Pozostało jeszcze wyposażenie tego obiektu i kolejny dom ludowy w Żerocinie, drugiej co do wielkości miejscowości w naszej gminie, zostanie pięknie wyremontowany, właściwie przebudowany i oddany do użytku. Tylko wypada teraz poczekać, aż będziemy mogli znowu w tym budynku się spotykać, jak to miało miejsce wcześniej, bo kilka imprez, które były już cyklicznie organizowane w tej miejscowości, chociażby Święto Palm w Niedzielę Palmową, no niestety w tym roku się z oczywistych względów nie odbyły, ale myślę, że to wszystko wróci do normy. Cieszymy się z przypisania dużych środków z funduszy europejskich, tych, które już zakontraktowaliśmy, na okoliczność, w których już podpisaliśmy umowy. To jest termomodernizacja obiektu budynku szkoły podstawowej w Szóstce, to prawie 1 000 000 zł, i rozbudowa ujęcia wody, to ważne, w miejscowości również Szóstka. Z tego ujęcia zasilane jest prawie 50% naszej gminy. W związku z tym wybudowanie nowego zbiornika gromadzącego wodę i podnoszącego ciśnienie w czasie, gdy ta woda jest najbardziej potrzebna, czyli w okresie letnim, jest absolutnie priorytetową inwestycją. Te pieniądze mamy już zakontraktowane, te pieniądze są już nam przyznane i zastanawiam się nad zorganizowaniem w tym roku przynajmniej z jednego z tych przetargów. Być może będzie to właśnie przetarg na budowę ujęcia wody, czy po rozbudowę ujęcia wody poprzez, jak widać, cały czas coś dzieje się na gminie, rozbudowę ujęcia wody do budowy kolejnego zbiornika, bo ten najbardziej będzie potrzebny. No i oczywiście to, z czego cieszymy się bardzo, nie ukrywam, co stało się, że tak powiem, ziściło się w ostatnim tygodniu, to jest sukces w postaci uzyskania promesy na dofinansowanie do budowy OZE na naszym terenie. Mamy to, powiem w ten sposób, mieszkańcy bardzo mocno na to czekali. Kilka miesięcy temu zbieraliśmy zgłoszenia, skutecznie ten projekt był napisany, przepychany i lobbowaliśmy za nim w Urzędzie Marszałkowskim i udało się uzyskać prawie 4-milionowe dofinansowanie na wykonanie 215 instalacji fotowoltaicznych, 180 kilku instalacji solarnych, 60 instalacji grzewczych, kotłów CO na biomasę i bodajże 9 pomp ciepła. Wartość projektu to prawie 6,5 miliona złotych, wkład własny mieszkańców 15%, nie więcej jak 15%, pozostałe kwoty zabezpieczy gmina i fundusze europejskie, które zabezpieczą prawie 70% kosztów inwestycji. Wszyscy, którzy się zapisali, wszyscy, którzy te indywidualne projekty wynajętych przez samorząd
projektantów mają instalacji, to dofinansowanie w postaci wykonania instalacji otrzymają kiedy? Będziemy się zastanawiać, kiedy podzielić tą robotę i wyprzetargować tą usługę. Prawdopodobnie pierwsze części, może wymiana kotłów, rozpoczną się jeszcze w tym roku, pozostałe w dwóch najbliższych latach na miarę naszych możliwości, bo przecież też musimy zabezpieczyć wkład własny, zapłacić inwestorowi, wykonawcy za roboty i ewentualnie składać wnioski o zwrot środków z funduszy europejskich. Także duże zadanie, no ale cieszące bardzo i oczekiwane przez mieszkańców, także na pewno. Ten hałas, który nam chwilowo przeszkodził, to przecież to, o czym zapomniałeś, panie wójcie, bo to samochody jadące z masą na drogę powiatową w wózkach. No tak, mam nadzieję, że dojadą na miejsce. No tak, to nie są czasy PRL-u, wtedy było różnie. Do dziś krążą anegdoty o tym, że tam, gdzie jest zła droga, to prawdopodobnie gdzieś jakaś stodoła powstała, ale to od dawne czasy, może ich nie wspominajmy, choć nie wszystko było złe i w tamtych czasach, o tym może za chwilę. Tak, rzeczywiście, poczynając od odcinka tutaj na moście na kanale Wieprzna, aż po właściwie poza już obiekt wybudowany w wózkach, na ponad odcinku ponad kilometra wykonywany jest remont drogi powiatowej, właściwie nie remont, bo na tym odcinku już mocno zdewastowanym jest kolejna nawierzchnia kładziona kilkucentymetrowa, więc można powiedzieć, że jest to prawie nowa droga. Jest to praktycznie nowa droga, z czego się bardzo cieszymy i poprawi to komunikację bardzo mocno z terenem szóstki, później wyjazdem na kierunek Radzyń, Podlaski. I też właśnie wyjdę w słowo, panie wójcie, tego, że w latach PRL-u nie wszystko było złe. Prawdopodobnie wiem, do czego zmierzasz. Właśnie, skąd wiedziałeś, że w kanale Wieprzna znowu może pojawić się woda? Cóż, ja się urodziłem, wychowałem nad kanałem Wieprzna w miejscowości Żelizna, którą bardzo kocham, mieszkańców pozdrawiam. I kwestia wody, kanału Wieprzna, zbiornika była mi zawsze bliska. Akurat to, że tu pracuję, dało mi możliwość i mieszkam w Szóstce, równie pięknie jak Żelizna, dało mi możliwość zagłębienia się w kwestie dokumentów, historii budowy kanału Wieprzna, budowanego w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Wielkiej inwestycji, która łączy wody Wieprza z Krzkną i daje możliwość zasilania naszych, no na chwilę obecną już niestety dotkniętych suszą terenów, wodami z Roztocza. Mimo że inwestycja budowana czy przeprowadzona ta inwestycja w latach 60. wydawać by się mogło już zamierzchłe czasy, w naprawdę nie najgorszej zdatności jeszcze te urządzenia się na chwilę obecną mają i mimo że mają już 60 lat, służą do dzisiaj i postanowiłem to wykorzystać przy wzorowej, co chcę podkreślić, współpracy z Wodami Polskimi, przy zrozumieniu tutaj panów z Wód Polskich, zwłaszcza pana dyrektora Dmitruczuka i otwartości, doszliśmy do porozumienia, że spróbujemy w tym roku tak probierczo, tak na pewnego rodzaju próbę, napełnić te nasze cieki wodne, te, które przez 16 lat wody nie widziały, czyli nawodnik augustowski czy nawodnik szóstecki, 7-kilometrowy rów umocniony wałami, który jest jakby arterią. Poprzez napełnienie tego rowu wodą można zasilić, na chwilę obecną zasilanych jest 5 miejscowości, można zasilić prawie całą gminę, bo kilkanaście miejscowości poprzez rowy melioracyjne dostarczyć wody i grunty nawodnić. Od czwartku woda tam płynie, już miliony litrów trafiły na teren naszej gminy. Na chwilę obecną to piętrzenie jeszcze trwa. Tak jako ciekawostkę powiem, że na tym odcinku między Tamą w Żeliźnie, na Jazie w Żeliźnie, a właśnie a Tamą w Augustówce jest piętrzona woda i piętrzenie na wysokości właśnie Augustówki przed Tamą, przed Jazą, przed śluzą to jest na chwilę obecną 2,40 m przy normalnym stanie w tamtych okolicach około 80 cm. Wały wytrzymają pewnie ten napór wody jeszcze przez długi czas, bo przez długi czas zamierzamy współpracować. Chciałbym się już z tą wstępną deklarację złożyłem w tym temacie dogadać z Wodami Polskimi. Podsumujmy, wydarzenia tyle ważne i interesujące, że nawet ogólnopolskie telewizje, w tym Polsat, o tym przekazały. Rzeczywiście nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania medialnego, choć powiem szczerze, że teraz jest ten temat bardzo nośny, bo jest to sposób na walkę z suszą. Oczywiście, przede wszystkim powinniśmy, moim zdaniem linia jak najbardziej słuszna, przede wszystkim zastanowić się i policzyć się, czym dysponujemy. No, trudno jest dzisiaj mówić o tym, że będziemy budować zbiorniki retencyjne, tak, wielkie, ogromne. Oczywiście małe oczko wodne rolnicy powinni budować i rzeczywiście tutaj na to rząd nie powinien szczędzić środków, żeby tą wodę zatrzymać. Natomiast jeśli chodzi o kanał Wieprzna, po prostu pochyliliśmy się nad tym, co mamy.
a mamy bardzo dobrą infrastrukturę, właściwie wybudowaną na gotowo i wypada tylko o nią zadbać i to zadeklarowałem, że gmina Drelów przejmie część obowiązków Wód Polskich, w sensie takim, że będziemy nadzorować, remontować, mieć pieczę nad tymi obiektami, również będących własnością Wód Polskich, oczywiście jeśli gospodarstwo Wody Polskie się na to zgodzi, a zamiar taki zadeklarowało, natomiast wody będą to koordynować i zapewnią nam właśnie dostęp do wód kanału Wieprzna i to nas najbardziej interesuje. Myślę, że mieszkańcy już rozmowy toczę w tej kwestii. Mieszkańcy też to zaakceptują. Mam pomysł, ażeby prosić mieszkańców, ażeby w następnych latach w tych miejscowościach, które tą wodę już w tym roku dostały, przeznaczyły część swoich funduszy sołeckich na to, żeby te cieki wodne remontować. To nie jest tak, że to się stało samo, tak? Bo my te cieki wodne szczegółowe, czyli te wszystkie rowy melioracyjne, które nie są własnością Wód Polskich, a są własnością rolników i biegną w gruntach rolnych tychże rolników w tych miejscowościach, remontowali sukcesywnie rok do roku. To nie było tak, że tam się nic nie działo od 20 lat. Co roku po kilkadziesiąt tysięcy gmina z tytułem złotówka do złotówki, złotówka mieszkaniec, złotówka gmina, dokładali do tych cieków wodnych i po kilkadziesiąt tysięcy wydawaliśmy po to, żeby te cieki wodne wtedy, jak były nadmiary wody, tą wodę zbierały, ale dziś mogą pełnić te cieki wodne odwrotną funkcję. Tylko trzeba im tą wodę dostarczyć. Z racji tego, że mamy arterię właśnie w postaci nawodnika szósteckiego, tym ciekiem wodnym możemy te rowy napełniać i to czynimy. Oczywiście trzeba dbać o zastawki, trzeba patrzeć, czy bobry nie zatkały przepustu, trzeba patrzeć, czy gdzieś ta woda nie wylewa zbyt mocno, bo gdzieś się nie może przebić, bo jest niedrożny ten rów. Oczywiście to jest praca nie dla jednej osoby i to musi wykonać firma na zlecenie gminy. Ale mamy taki zamiar. Dziś już firma na zlecenie gminy pracuje i dba o to, żeby ta woda dopłynęła tam, gdzie chcemy. A w przyszłości myślę, że około 200 tysięcy złotych. Taki mam plan, żeby przeznaczyć na najbliższe lata na te remonty bieżące. Myślę, że to w zupełności wystarczy. A szybko się przekonamy, jaki efekt daje ta woda. Woda daje życie. W życie na łąki pola od kilku dni wróciło. Wydawać by się mogło oczywiste zjawisko, a jakże rzadkie. Dziś jeden z rolników, który siał kukurydzę, mówi: posłuchaj, wyszedłem na pole, przeszedłem się kawałek i rosa na butach zauważyłem.